Biblia mówi, że większa radość jest w niebie z jednego grzesznika, który się upamiętuje, niż z 99 sprawiedliwych. Powiedziałbym, którym się wydaje, że nie potrzebują usprawiedliwienia. My wszyscy potrzebujemy Bożego usprawiedliwienia, ale mamy taki zwyczaj, taką przypadłość, żeby mówić, no są ci ludzie w tym świecie, tacy źli, trudni, patologia, coś tam. No i tacy porządni. I to porządni zawsze musimy w cudzysłowie powiedzieć, bo kiedy stajemy przed świętym Bogiem, nikt nie jest porządny. Biblia mówi, że nasza sprawiedliwość jest jak szata spulgawiona. A więc z Bożej perspektywy nie ma w nas żadnej sprawiedliwości. My wszyscy potrzebujemy łaski, zbawienia i to chcemy głosić. I cieszę się z każdej osoby, która nawróciła się w ostatnim czasie, z tych, które ochrzciły się wczoraj i z Weroniki dzisiaj. I naszą nadzieją jest, że kiedy na tej planecie ostatni człowiek, który jeszcze nie słyszał Ewangelii, usłyszy ją, wtedy Pan Jezus przyjdzie. Bo tak jest napisane w Biblii, że kiedy Ewangelia będzie zwiastowana wszelkiemu stworzeniu, wtedy Pan Jezus przyjdzie. I my musimy zadbać o to, żeby to się wydarzyło jak najszybciej. Jak nie będziemy głosić, to jeszcze wiele lat będziemy czekać na naszego Zbawiciela. Ale jeżeli będziemy głosić i ta Ewangelia dotrze na krańce świata szybko, to szybko Pan Jezus przyjdzie i szybko nas zabierze. A jak nas szybko zabierze, to wiele złych i smutnych i trudnych rzeczy z tego życia już nas ominie. Bo o niebie jest napisane, że tam nie będzie łez, nie będzie smutku, nie będzie bólu, nie będzie płaczu. O niebie jest napisane, że to jest miejsce, którego nie można sobie wyobrazić, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i na rozum ludzki nie wstąpiło. To Bóg przygotował dla tych, którzy Go miłują. I tu chcę powiedzieć, że jest napisane, którzy Go miłują. A więc nie dla tych, którzy tylko zaczęli za Nim iść, ale dla tych, którzy Go miłują. I my tak chcemy się uczyć też miłości do Pana Jezusa. Bo miłości trzeba się uczyć. Miłość nie spadnie na nas, no tak jak zakochanie na dwoje młodych. I często jakiś wycinek miłości jest nazwany miłością. A miłość to przede wszystkim jest odpowiedzialność. Miłość to przede wszystkim przebaczenie, troska. No to bardzo, bardzo szerokie pojęcie, ale dzisiaj tym się nie będziemy zajmować. Dzisiaj chcemy się zająć czymś, co jest nieprawdopodobnie trudne, dlatego że chcemy w ciągu tych kilkudziesięciu minut, które przed nami, przejść 40 lat. Nie wiem, czy macie jakiś pomysł na to, jak to zrobić. Ale spróbujemy z tych 40 lat, które Izraelowi zajęła drogę z Egiptu do Ziemi Obiecanej, zwrócić uwagę dzisiaj na kilka ważnych rzeczy, też na kilka trudnych rzeczy. Bo te trudne rzeczy nas nie ominą i o tym musimy pamiętać. I może ktoś by powiedział, no ale no Weroniki to już nie trzeba straszyć, nie? Ona już tyle przeżyła trudnych rzeczy, że można by było tym obdzielić 20 innych ludzi. Ale myśmy się nie spotkali dzisiaj po to, żeby się straszyć. Myśmy się dzisiaj spotkali, żeby trochę porozmawiać o prawdzie, a Biblia mówi, że prawda nas uwolni. Wielu ludzi nie lubi prawdy. Wielu ludzi lubi takie jakieś słodkie kłamstewko, które tak da nadzieję na coś łatwiejszego, lżejszego. Natomiast Pan Jezus nas uczy tego, że prawda uwalnia. Czyli jeżeli żyjemy w prawdzie, to jesteśmy wolni. Jest nawet napisane w jednym miejscu, jeśli was Syn wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Niech to dzisiejsze słowo raczej nas uwolni niż zastraszy, ale też niech nas zachowa od nierozsądnych decyzji, od złych wyborów, od tego, co na pierwszy rzut oka może się wydawać fajne albo nawet właściwe, ale w ostatecznym rachunku jest czymś złym, trudnym i w konsekwencji prowadzi do śmierci. Przeczytam urywek Słowa Bożego, który jest zapisany w
piątej księdze Mojżeszowej, rozdział 8 i jeszcze początek 9. I niektórzy ludzie lubią, jak jest czytany krótki tekst, a potem szeroki komentarz do tego. Ale ktoś mi kiedyś powiedział, że przecież no Boże Słowo to jest przede wszystkim Boże Słowo, a nasz komentarz jest tutaj sprawą drugorzędną. I oczywiście my komentujemy, odnosimy się do tego, dlatego że Biblia była pisana dawno temu, a my staramy się te odwieczne, stałe prawdy zapisane w Biblii w jakiś sposób tak ponazywać, tak pokazać, żeby one stawały się błogosławieństwem dla nas dzisiaj w XXI wieku. Starannie spełniajcie wszystkie przykazania, które ci dziś nadaję, abyście zachowali życie, rozmnożyli się, weszli do ziemi, którą przysiągł Pan waszym ojcom i wzięli ją w posiadanie. Zachowaj też w pamięci całą drogę, którą Pan Bóg twój prowadzi cię przez 40 lat po pustyni, aby cię ukorzyć i doświadczyć i aby poznać, co jest w twoim sercu, czy będziesz przestrzegał jego przykazań, czy nie. Upokarzał cię i morzył cię głodem, ale też karmił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani nie znali twoi ojcowie, aby ci dać poznać, iż człowiek nie samym chlebem żyje, lecz że człowiek żyć będzie wszystkim, co wychodzi z ust Pana. Twoja odzież nie zniszczała na tobie, ani twoja noga nie nabrzmiała przez 40 lat. Poznaj wtedy w swoim sercu, że jak człowiek ćwiczy swego syna, tak Pan Bóg twój ćwiczy ciebie. Będziesz więc przestrzegał przykazań Pana, Boga twego, chodząc jego drogami i okazując mu zbożną cześć. Gdyż Pan Bóg twój wprowadza cię do ziemi pięknej, do ziemi, gdzie bystre rzeki i źródła tryskają w dolinie i na górze, do ziemi pszenicy, jęczmienia, winnej latorośli, drzewa figowego, drzewa granatu, do ziemi drzewa oliwnego, oliwy i miodu, do ziemi, w której bez ograniczeń będziesz spożywał chleb i niczego ci brakować nie będzie, do ziemi, w której kamienie są z żelaza i z której gór będziesz wydobywał miedź, gdzie będziesz jadł do syta i błogosławił Pana, Boga twego, za tą piękną ziemię, którą ci dał. Bacz, abyś nie zapomniał Pana, Boga twego, zaniedbując jego przykazania i prawa i ustawy, które ci dziś nadaje. Aby gdy się najesz do syta, gdy pobudujesz sobie piękne domy, gdzie będziesz mieszkał, i gdy twoje bydło i twoje trzody rozmnożą się, i gdy będziesz posiadał wiele srebra i złota, i wszystkiego będziesz miał wiele, serce twoje nie stało się wyniosłe, oraz abyś nie zapomniał Pana, Boga twego, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli, który cię prowadził przez tą wielką i straszną pustynię, gdzie były węże jadowite i skorpiony, przez bezwodne pustynie, gdzie wydobył dla ciebie wodę z krzemiennej skały, który na pustyni karmił cię manną, której nie znali twoi ojcowie, by cię upokorzyć i aby cię doświadczyć, lecz w przyszłości obrócić ci to ku dobremu, abyś nie mówił w swoim sercu: moja moc i moja siła i siła mojej ręki zdobyły mi to bogactwo. Pamiętaj, że to Pan, Bóg twój, daje ci siłę do zdobywania bogactwa, aby potwierdzić swoje przymierze, które poprzysiągł twoim ojcom, jak to się dziś okazuje. A jeśli zapomnisz Pana Boga twego i pójdziesz za innymi bogami, będziesz im służył i oddawał im pokłon, to oświadczam wam, że niechybnie zginiecie. Jak narody, które Pan wytraca przed wami, tak samo wy zginiecie za to, że nie będziecie słuchać głosu Pana Boga waszego. Słuchaj, Izraelu. Ty przekroczysz dziś Jordan, aby wejść i podbić narody większe i potężniejsze od ciebie, i zdobędziesz miasta wielkie i obwarowane aż do nieba. Pokonasz wielki i rosły lud Anakitów, których znasz i o których słyszałeś. Któż sprosta synom Anaka? Ale dziś poznasz, że Pan Bóg twój przechodzi przed tobą jak trawiący ogień. On ich wytępi i on
ich powali przed Tobą, a Ty szybko ich wypędzisz i wygubisz, jak Ci przykazał Pan. Lecz gdy Pan Twój Bóg wypędzi ich przed Tobą, nie mów w swoim sercu, przez wzgląd na moją sprawiedliwość wyprowadził mnie Pan, abym wziął w posiadanie tę ziemię, z powodu niegodziwości tych narodów wypędził je Pan przed Tobą. Nie przez wzgląd na Twoją sprawiedliwość i prawość Twojego serca idziesz, aby wziąć ich ziemię w posiadanie, lecz z powodu niegodziwości tych narodów wypędza je Pan Bóg Twój przed Tobą, aby dotrzymać słowa, które Pan dał pod przysięgą Twoim ojcom Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Wiedz wtedy, że nie przez wzgląd na Twoją sprawiedliwość daje Ci Pan Bóg Twój tę piękną ziemię w posiadanie, gdyż jesteś ludem twardego karku. Dzisiaj będziemy mówić o drodze z Egiptu do nieba. Egipt to ten świat, to co pozostało za nami. Czasami śpiewamy taką pieśń. Ten świat jest za mną. A krzyż przede mną, to ten świat, który jest za mną, ten świat, który jest za nami, to Egipt, który zostawiliśmy, który z łaski Bożej opuściliśmy. Choć nie było na to szansy ani nadziei. Władał nad naszym życiem okrutny faraon, władca tego świata, diabeł. Ten, który już dawno zbuntował się przeciwko Bogu i wszystko, co robi, robi przeciwko Bogu. I nawet jeżeli stanie na twojej drodze ubrany w owczą skórę, to jest dalej diabeł, który przyszedł, aby kraść, zabijać i zatracać. I on chce każdego z nas okraść, zabić i zatracić. I to dotyczy tych wszystkich, którzy już poszli za Panem Jezusem, i to dotyczy Weroniki. I właściwie w pierwszym rzędzie to, co będziemy mówić dzisiaj od początku do końca, jest dedykowane jakby Weronice na tą drogę, na którą już jakiś czas temu weszła i idzie, i żeby się nie poddała. Ale to słowo też jest dla nas wszystkich. Kiedyś na jednym ślubie kaznodzieja powiedział: będę mówił do nowożeńców i będę mówił do starożeńców. I my tak dzisiaj będziemy mówić do tych, którzy zaczynają, i będziemy mówić o tych, którzy już lata idą za Panem. Bo to, że ktoś idzie lata za Panem, niekoniecznie musi coś znaczyć. To może coś znaczyć, ale kiedyś w tych choinkach, które są za moimi plecami, rozmawiałem z kimś, i ktoś właściwie się zastanawiał, na jakiej przestrzeni czasu te drzewa były sadzone, bo jedne to takie cieniutkie, jakby prawie gałązeczki, a inne to już potężne drzewa. I powiedziałem, te drzewa zostały zasadzone w tym samym miesiącu, w tym samym roku. Jedne ciągle są małe i chude, niektóre zasnęły, a niektóre to są potężne drzewa. I w naszym życiu duchowym chcę, żebyśmy wiedzieli, że staż jest bardzo ważny, ale on niekoniecznie musi coś znaczyć. Bez stażu nie da się dojść do jakiegoś określonego celu, ale sam staż nie wystarczy. Gdyby ci ludzie mieli te 40 lat stażu, to oni jeszcze mogliby stać przed Morzem Czerwonym albo za Morzem Czerwonym, bo jeżeli stoisz w miejscu, to staż nie ma żadnego znaczenia. Możesz siedzieć w najszybszym samochodzie świata, a nawet samolocie, no to jeżeli ten pojazd nie ruszy z miejsca, to jesteś w tym samym miejscu. I w duchowym życiu też to tak wygląda, że my mamy iść do przodu, że my mamy duchowo się rozwijać, że my jesteśmy nazwani po nawróceniu niemowlętami w Chrystusie. I każde niemowlę, a raczej lubimy niemowlęta, są fajne. Sam wczoraj na jednym z chrztów nosiłem jakąś dziewczynkę i cieszyłem się z tego, i dzieci są fajne. Natomiast każdy rodzic wie, że gdyby to dziecko za 20 lat wyglądało tak samo, to rodzice by się nie cieszyli, że mają takie fajne dzieciątko, ale płakaliby, chodzili po lekarzach i wołali o pomoc do Boga.
Dlatego, że dzieci są fajne, ale zadaniem dzieci jest się rozwijać, zadaniem dzieci jest iść do przodu. I my w naszym chrześcijańskim życiu kochamy tych, którzy się nawracają, i to jest wielkie szczęście. To jest, jeżeli ktoś miał przywilej służyć w Kościele, to wie, że jedną z najpiękniejszych rzeczy, jakie można przeżyć, to nowo zrodzenie człowieka. To jest zobaczyć człowieka, który w twojej obecności, albo może nawet przez twoją usługę, stał się dzieckiem Bożym, i trudno sobie coś piękniejszego wyobrazić. Ale jeżeli patrzysz, że to kochane, nowo narodzone dziecko po 20 latach potrzebuje pieluch i tego, żeby prowadzić je za rękę, to jest to, o czym nie marzyliśmy. To jest to, czego nawet bardzo nie chcieliśmy. I chcemy dzisiaj kilka rzeczy sobie powiedzieć, że ta nasza droga przez życie, ona niekoniecznie jest łatwa. Nawet w ostatnich tygodniach powiedziałem, że ci, którzy wkroczyli na drogę za Panem, tak naprawdę wkroczyli na najtrudniejszą drogę, jaką można sobie wyobrazić. Dlatego, że my nie walczymy z ciałem i krwią. Czasami się tak ludziom wydaje. I nawet jeżeli przejdziemy dzisiaj przez kilka wydarzeń, które przeszedł Izrael, idąc do ziemi obiecanej, i widzimy, że ludzie ciągle myślą, że ich wrogami są inni ludzie. Przeciwników widzą w twarzach i oczach swoich braci. A Biblia mówi, że my nie walczymy z ciałem i krwią. To nie człowiek, to nie nasi współbracia są naszymi przeciwnikami i wrogami. To moce ciemności, to diabeł, który przyszedł, aby kraść, zabijać i zatracać. To on jest naszym przeciwnikiem i on zrobi wszystko, żebyśmy do celu nie doszli. I ze smutkiem muszę powiedzieć, wielu nie doszło, o czym Tomek czytał tydzień temu, i ci, którzy byli, ten tekst pamiętają. Ale mówimy dzisiaj o tym, żebyśmy doszli. Mówimy o tym dzisiaj, żeby się zachęcić do tego, żeby doszli. Pierwsza rzecz, od której musimy zacząć, a mamy przed sobą ten obraz piękna ziemi obiecanej. Wiecie, to co Pan Bóg do nich mówi w tym rozdziale, który przeczytaliśmy, to dla nich utopia? Jakaś fatamorgana, którą jakby patrzysz, niby coś widzisz, ale nigdy do tego dojść nie możesz? Przecież to się nie może wydarzyć. Ci ludzie, którzy od nocy do nocy harowali, robili cegły, byli bici i nie dostawali jedzenia. Ci słyszą, że mają zamieszkać w ziemi opływającej mlekiem i miodem. Oni za bardzo nawet nie wiedzą, co to mleko i miód. Oni raczej wiedzą, co to jest bat. Oni raczej wiedzą, co to jest ciężka praca. Oni raczej wiedzą, co to jest suchy chleb, ale nie do końca wiedzą, co to te drzewa oliwne, co to te jabłka granatu, co to te winorośle, co to mleko i miód i te wszystkie inne piękne rzeczy. I że żelaza będzie jak ziemi, że na własnym terytorium będą mieli miedź, która im jest potrzebna do różnych rzeczy. I tak moglibyśmy przechodzić każdą z tych rzeczy, która została im obiecana, a oni nie do końca wiedzą, co ktoś do nich mówi. I to tak, jak ktoś nam opowiada o niebie, albo ludzie próbują pisać książki o niebie, no to jest nieporozumienie. Nie można pisać książek o niebie. Można się zachęcać do tego, żeby tam iść, i my to dzisiaj robimy. Chcemy się zachęcać do tego, żeby tam iść, ale opisywać niebo, to czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, a jeżeli pomyślę o tym, że to nawet na rozum ludzki nie wstąpiło, to jakby to opisywał, że tam będzie tak pięknie i tak i jeszcze ładniej niż w Ruptawie, no to ja sobie nie mogę wyobrazić, bo to na rozum ludzki nie wstąpiło to, co Bóg przygotował dla tych, którzy Go miłują. Ale jeżeli przeżyłem piękne rzeczy, a trochę ich przeżyłem w życiu, to próbuję sobie wyobrazić, czym będzie niebo i jak tam będzie dużo lepiej, to już tam chcę być dzisiaj. Nie wiem, dlaczego ludzie się tak przed tym niebem bronią i tak za wszelką cenę chcą tu być i boją się żyć, i boją się chorować, i boją się umrzeć, bo musieliby iść do nieba, a to przy największe szczęście iść do nieba. I cieszę się, że pewnego dnia tam będę. Ale ten rozdział opisuje Izraelitom, którzy nie mają pojęcia o tym, czym jest ziemia obiecana, i może wielu z tych rzeczy nie mogą sobie wyobrazić, że tam pójdą, że tak będzie. Oni ciągle w tą niewierzącą drogę w to nie wierzyli. I ja lubię ten moment, kiedy zwiadowcy zostali wysłani, a potem niosą kiść winogron,
dwóch mężczyzn na drążku. Możecie sobie to wyobrazić? Ja dalej sobie tego nie mogę wyobrazić. I dlatego mogę sobie wyobrazić, że naprawdę nieba sobie nie mogę wyobrazić, no bo skoro sobie nie mogę tej kiści wyobrazić, że bo przecież ja zawsze winogrona noszę w dwóch palcach, nie wiem jak wy, ale zawsze w dwóch palcach. Nie było takiego, którego bym w dwóch palcach nie podniósł, a tam dwóch mężczyzn niosło kiść winogron na drążku. Rzecz w tym, że przeciwnika mamy po drodze. Rzecz w tym, że żeby dojść do ziemi obiecanej, to po pierwsze trzeba wyjść z Egiptu. I to jest pierwsza rzecz, która musi się wydarzyć. I to jest to, o czym opowiadała nam Weronika dzisiaj, że w jej życiu się to wydarzyło, że ona wyszła z Egiptu. I to wyjście też nie było łatwe. To wyjście było okupione wieloma rzeczami, wieloma trudami. To wyjście było tak trudne, że Mojżesz po raz kolejny stawał przed Bogiem ze łzami i powiedział: Panie, dlaczego mi to zrobiłeś? Ja już nie chcę iść do tego Faraona. Po każdej mojej wizycie oni mają się gorzej, są jeszcze bardziej ciemiężeni. I to tak czasami jest, zaczynasz się modlić o człowieka, który pije i co się dzieje? No przestaje pić. No otóż niekoniecznie. Najczęściej jest tak, że najpierw zaczyna pić jeszcze więcej. A ty pytasz się, to po co mam się modlić? Ale wiesz, jeżeli ktoś pije, a ty się modlisz, to ten człowiek jest szczególnie atakowany przez szatana i wtedy pije jeszcze więcej, bo jeszcze bardziej chce swoje troski i myśli zapić. I wtedy czasami wierzący ludzie przestają się modlić, bo mówią, no jeżeli taki jest owoc, to po co się modlić? Lepiej niech jest lżej temu człowiekowi niż trudniej. I to jest najgorsza rzecz, którą możemy zrobić. I Mojżesz miał taką pokusę. Boże, nie posyłaj mnie. Ci ludzie mają żal do niego. To nie tylko, że on sam się z tym trapi. Izraelici mają żal do niego. Mówi: Mojżesz, po coś tu przyszedł? My od czasu, jak tu przyszedłeś, mamy się o wiele gorzej. My musimy więcej robić, jesteśmy więcej bici i wszystko jest gorzej od czasu, kiedy przyszedłeś. I tak jest na początku. Na początku może być wszystko gorzej, ale się nie poddawaj, bo jeżeli poddasz się w tym momencie, to już będzie tylko jeszcze gorzej. Ale my w takim momencie musimy iść dalej, musimy słuchać Pana, a Pan mówi: Mojżesz, nie poddawaj się, Mojżesz, wyczekaj, Mojżesz, oczekuj tego czasu Pana w twoim życiu. I my tego potrzebujemy. My potrzebujemy oczekiwać czasu Pana w naszym życiu. Czyli On ma swój czas na każdą rzecz. Ty czegoś nie rozumiesz. Ty masz inny scenariusz, a ja mam ich najwięcej. Jestem specjalista od scenariuszy i przez długie lata mówię: Panie Boże, to zrób tak, to zrób tak, to zrób tak. I to są naprawdę najlepsze wyjścia. A potem Pan Bóg mnie uczył tego, że nie znam najlepszych wyjść, że ciągle patrzę tylko pod swoje nogi, a Bóg patrzy dalej. I uczę się tego, żeby myśleć o tym, że Bóg patrzy dalej, że Bóg widzi więcej, że Jego perspektywa jest zupełnie inna niż moja. I ta ich droga przez pustynię to jest ciągle droga, w której oni nie rozumieli, w której ubolewali, że nie realizują się ich scenariusze. Ale ci, którzy wytrwali, doszli. I ze smutkiem muszę powiedzieć, że wcale ich nie było tak dużo. I niech nas to zachęci do tego, żeby się nie poddać, żeby być wiernym, żeby czekać na Pana. I przez te wszystkie trudne rzeczy, które działy się jeszcze kiedy byli w Egipcie, Pan Bóg powiedział: musicie przez nie przejść. Faraon musi doświadczyć mocy Bożej. A ostatniego dnia zobaczycie odkupienie Pana. Wiecie, jak wyglądało to odkupienie? Zostali odkupieni krwią baranka. To już nie szarańcze, które przyszły, muchy, wrzody, inne plagi. Ale przyszedł czas na to, że Pan Bóg powiedział: tej nocy zginą wszyscy pierworodni w Egipcie, a wy, jeżeli chcecie być zachowani, musicie zabezpieczyć się. I zabezpieczeniem dla was jest krew baranka. Tam jest napisane, jaki to ma być baranek, że to ma być baranek bez skazy. Pan Bóg znalazł jednego takiego. We wszechświecie był tylko jeden baranek bez skazy. I to jest baranek Boży, który gładzi grzechy całego świata. I to jest baranek Boży, którego krwią my musimy być omyci, zabezpieczeni.
I przy tej okazji chcę powiedzieć, że nie wystarczy się nawrócić. Ludzie mówią, no nawróciłem się do Pana. W Twoim życiu musisz narodzić się na nowo. To nowe życie, to jest to życie, które teraz dostali, kiedy zostali zamknięci za drzwiami, a Bóg powiedział, kiedy zobaczę krew, ominę was. I na naszym życiu musi być krew Baranka Bożego Jezusa Chrystusa. To tą krwią musimy być omyci, wtedy, kiedy wychodzimy ze starego życia. I to do dzisiaj krew Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, nas oczyszcza od wszelkiego grzechu. Jeśli wyznajemy grzechy, Bóg jest wierny, wybacza, oczyszcza. I to jest jedyny sposób na nowe życie. I ci Izraelici tego dnia dostali nowe życie. Tego dnia zostali wyprowadzeni z Egiptu. I oni wychodzą z tego Egiptu już w tym ostatecznym rozrachunku szczęśliwi. Oni są przygotowani. Oni jedzą tego baranka w pośpiechu, ich biodra są przepasane, są już wyposażeni, bo Biblia mówi, że Pan Bóg dobrze usposobił Egipcjan w stosunku do nich. Zostali obdarowani złotem, srebrem, jakimiś wartościowymi rzeczami. I to jest ten moment, kiedy oni są zadowoleni, szczęśliwi, cieszą się z tego, już nie myślą o tym wszystkim, co przeżywali wtedy, kiedy Faraon ich ciemiężył, ale oni wierzą, że to jest nowe życie w Panu Jezusie Chrystusie, my byśmy to tak nazwali, bo krew baranka spowodowała, że zostali zachowani od śmierci, a teraz Pan Bóg prowadzi ich do ziemi obiecanej, a w naszym przypadku to jest droga do domu Ojca, to jest droga do nieba i dlatego nazwałem to kazanie droga z Egiptu do nieba, bo my już tam się wybieramy i chcemy przygotować i chcemy też pamiętać, że na tej drodze jeszcze różne rzeczy niekoniecznie łatwe będziemy musieli przeżyć, ale dlatego się ostrzegamy, dlatego też patrzymy na Izraela, żeby nauczyć się, co się może wydarzyć. Biblia mówi, że cokolwiek przedtem napisano dla naszego pouczenia, napisano, a więc chcemy się uczyć. Oni wychodzą z Egiptu. Przychodzi ten pierwszy moment, kiedy oni są szczęśliwi. Matki, które niosą małe dzieci, w ogóle nie czują, że je niosą, bo ta euforia, ta radość, że wychodzą, to szczęście, że idą do ziemi obiecanej, to czego tak naprawdę sobie nie potrafią jeszcze wyobrazić. Oni nie wiedzą, jak tam będzie, ale mają wielką nadzieję, że to będzie nowe życie, szczęśliwe życie, błogosławione życie. I oni idą. I uwaga, ich radość wcale nie trwa długo. Dochodzą do morza. Mówią, ale jak? Przecież to już jest koniec. Żaden wycieczkowiec nie przypłynął. Morze bardzo głębokie. Co zrobimy? A Mojżesz mówi, ufajcie. I tak próbują przez kilka chwil jakoś wykrzesać sobie to zaufanie. Ale patrzą do tyłu. Widzą to najgorsze. Faraon. I wtedy po raz pierwszy zaczęło się szemranie. Po raz pierwszy pojawiła się na tej drodze, bo ta droga dopiero się zaczęła, już zaczęła się niewiara. Już zaczęły się jakieś w stosunku do Mojżesza, ale co, nie było miejsca na groby w Egipcie? Co zrobimy? I Bóg uczy ich zaufania. To, że oni tego zaufania jeszcze nie mają zbyt wiele, poniekąd możemy zrozumieć, już coś zobaczyli, już plagi, które przyszły na Egipt i tak naprawdę przekonały Faraona do tego, żeby ich wypuścił, już powinny ich czegoś nauczyć. A ten moment, kiedy plagi już były tylko nad Egiptem, ale już nie były nad ziemią Goszen, jeszcze więcej powinny ich nauczyć, że Bóg troszczy się o swój lud. A kiedy już w ogóle wyszli, kiedy krew baranka uratowała ich przed tym mieczem anioła śmierci, jeszcze bardziej powinni się czegoś nauczyć. A oni teraz stoją, przed nimi morze, za nimi Faraon. Wiecie, tak sobie myślę, łatwo nam ich ocenić, łatwo nam ich skrytykować.
Łatwo nam powiedzieć, czemu nie mieli wiary. Ale my w naszym życiu wiele razy tak robimy. Nawet te ostatnie 2-3 miesiące mówimy o tym, że tak bardzo brakuje nam wiary. Tak bardzo ludzie stracili ufność w stosunku do Boga. A Bóg mówi, nie troszczcie się o nic. Nawet włos z waszej głowy nie spadnie na ziemię bez woli Bożej. Jesteście więcej warci niż wiele wróbli, a żaden z nich, nawet gdyby był wart tyle co 2 grosze, nie spadnie na ziemię bez woli Bożej. Dlaczego się troszczycie? Pan Jezus mówi do nas, dlaczego się troszczycie? Dlaczego się boicie? Nie bójcie się, ufajcie. Ja zwyciężyłem świat. A oni się boją. Oni się boją, oni są sparaliżowani strachem. Mówią, co zrobimy? A Mojżesz mówi, nie bójcie się. Mojżesz to taki dla nich Pan Jezus wtedy. Nie bójcie się, nie bójcie się, nie bójcie się. Ufajcie. Teraz zobaczycie wybawienie Pana. Oni nie mogli sobie go nawet wyobrazić, tego wybawienia, a co dopiero myśleć, że go zobaczą. Zaczął wiać wiatr. Wody się rozstąpiły. Nie wiem, czy możecie sobie to wyobrazić, ale nie ma to znaczenia, czy sobie to jesteśmy w stanie wyobrazić. Ale Biblia mówi, że nie tylko wody się rozstąpiły, ale dno morza, tam gdzie przez setki lat była woda, staje się suchą drogą i Biblia mówi, suchą nogą przechodzili na drugą stronę. No ale jakie mają szanse dalej, nawet jeżeli morze się rozstąpiło, to jeżeli za sobą mają najlepszą armię tamtego świata, faraona na najlepszych rydwanach i te matki niosące małe dzieci i te babcie i ci dziadkowie i wszyscy inni, przecież nie mają szans uciec. Wiecie, coś się wydarzyło, my oczywiście tego do końca nie zrozumiemy. Ale ten obłok, który ich prowadził, który też rozświetlał im drogę, jest napisane, że się przesunął i stanął między Izraelem i Egipcjanami. I wtedy stała się taka niewidzialna, żelazna kurtyna. I oni tego nie widzieli, nie rozumieli, ale byli bezpieczni. To sam Pan Jezus stał się dla nich strażą przednią i tylnią. Tak jest napisane w Biblii, tak? I byli bezpieczni. Oni tego ciągle nie wiedzieli, ale byli bardzo bezpieczni. Byli bardziej bezpieczni niż kiedykolwiek wcześniej. I chcę powiedzieć szczególnie do Weroniki, ale też do nas wszystkich. To chrzest jest tym Morzem Czerwonym. I jest bardzo ważne, żebyśmy ten chrzest przeszli. Na wczorajszych sztach było bardzo precyzyjnie tłumaczone, czym chrzest jest i jak powinien wyglądać i co to jest biblijny chrzest. I jeżeli ktoś by miał jeszcze jakiekolwiek pytania do wczorajszych kazań, odsyłam, one są nagrane. Ale po przejściu przez Morze Czerwone, po tym jak tam ginie moc największej armii tamtego świata, musimy sobie jedną rzecz powiedzieć, że kiedy wyjdziemy z wody chrztu, to swoich porażek już nie możemy zrzucać na faraona, na diabła, na szatana, tylko musimy pamiętać, że to nasze wybory, nasze poglądy, nauczanie, którego słuchamy, a jeżeli będzie niewłaściwe, to będziemy mieli problem wcześniej czy później. Bo ten świat został za nimi. Izrael przeszedł bezpiecznie. Wody Morza Czerwonego pochłonęły Egipcjan. Jest napisane tych Egipcjan, których dzisiaj widzicie. Już więcej oglądać nie będziecie. To jest obietnica. Ale oni idą dalej i dzięki Bogu, że idą dalej, ale weszli na pustynię. I to, czym pustynia się charakteryzuje, to to, że często tam brakuje wody.
Jest mowa o tym, że na naszej drodze do wiecznego królestwa niekoniecznie jest łatwo, niekoniecznie są rzeczy, które sobie wymarzyliśmy. Musimy pamiętać o tym, że zaraz za Morzem Czerwonym to jeszcze ciągle nie jest niebo. Zaraz za Morzem Czerwonym to jeszcze nie jest ciągle ziemia obiecana. Zaraz za Morzem Czerwonym to jeszcze jest ciągle to ziemskie tutaj doczesne życie, które musimy przechodzić, a okoliczności życia i nasza stara natura będą nam podpowiadały, co robić, czego nie robić, co się naszemu ciału podoba i co się naszemu ciału nie podoba. I oczywiście znowu ich nie chcę krytykować za to, że im chce się pić. Każdy z nas wie, czym jest pragnienie i jak bardzo brzydnie nam życie, jeżeli w jakiś skrajny upał nie ma się czego napić. Ale Pan Bóg powiedział, ufajcie, ja zwyciężyłem świat. I nawet oni w tej swojej krótkiej historii mogliby powiedzieć, no możemy ufać, bo Pan Bóg nas nigdy nie zostawił, nigdy nie zawiódł. I oni wprawdzie na swoich plecach czuli oddech Egipcjan, ale ci Egipcjanie ich nie dosięgnęli, nie dotknęli nawet małym palcem. I powinni się byli już tego nauczyć i tak naprawdę to jest mowa o nas. My uczymy się dzisiaj o sobie. My nie mamy lekcji krytyki nad narodem izraelskim z przeszłości. To jest lekcja naszego życia tu i teraz. I my bardziej chcemy uczyć się tego, że to na naszej drodze, w tej naszej pielgrzymce pojawią się różne rzeczy, trudne, niechciane. Ile razy ludzie już po nawróceniu mówili, ale ja już mam tego dosyć, ja już nie dam rady, ja już nie jestem w stanie nawet jednego kroku więcej. I oni tak mówili. Mojżesz, jeżeli my się teraz nie napijemy, to my już nie zrobimy ani jednego kroku więcej. Czy ty nie widzisz, czy ty nie słyszysz? Nasze dzieci płaczą, my już nie jesteśmy w stanie kroku zrobić. Mieli rację? No w jakim sensie tak? Jest jeden problem w tym, co się wydarzyło. Wiecie jaki? Oni do Mojżesza z tym przyszli. Jak długo oni się uczyli tego, że to nie Mojżesz jest Bogiem, że to nie Mojżesz jest sprawcą całego ich nieszczęścia i szczęścia. Że Mojżesz jest takim narzędziem jak ty i ja. Może narzędziem, które dało się użyć, może narzędziem bardzo posłusznym, narzędziem bardzo pokornym, narzędziem, na którym możemy się wielu rzeczy nauczyć, ale ciągle narzędziem. I oni po tych swoich doświadczeniach, gdyby zrobili takie poranne nabożeństwo uwielbiające, gdyby spotkali się razem, było ich mnóstwo, na środku pustyni, podnieśliby ręce i powiedzieliby tak, Boże Abrahama, Jakuba i Izaka, dziękujemy już za te doświadczenia, które mamy, a one są wielkie. Wielu ludzi przez całe życie tego nie przeżyje. Widzieliście kiedyś, jak morze się rozstępuje? No oni to widzieli. Mało tego, oni tamtędy przeszli. Oni widzieli całą klęskę Egiptu. Oni widzieli, jak przemożną ręką Bóg ich wyprowadził z domu niewoli. Oni widzieli, że przyszedł czas, kiedy plagi już nie dotykały Izraela. Oni już widzieli mnóstwo rzeczy i mieli wiele doświadczeń. I wiecie, te doświadczenia już powinny ich nauczyć tego, że powinni się spotkać, powinni podnieść swoje ręce, zawołać, Boże, ty takie wielkie rzeczy uczyniłeś. Ty nas przeprowadziłeś przez morze. Krew baranka ocaliła nas i dała nam nowe życie. Deszcz albo woda to jest tylko pryszcz dla ciebie. Możesz to zrobić. I Pan Bóg miał to w zasięgu ręki, wzroku. Gdyby odrobinę dłużej wytrwali, bo okazało się jeszcze kilka kroków, jeszcze kilka chwil i dotarli do miejsca, gdzie była woda. No, pojawił się kolejny problem, bo ta woda była gorzka, ale Pan Bóg i z tym sobie poradził. A jeszcze tylko kilka chwil. Wiecie, gdzie doszli? Doszli do Elim. O, gdybyśmy wytrwali. Kiedyś
Słuchałem takiego wiersza na jakimś nabożeństwie lata temu, już nie jestem w stanie większości szczegółów powtórzyć z tego wiersza. Ale to był wiersz, który mówił o takich chrześcijanach jak tych, którzy ginęli na arenach Rzymu i tam jeden po drugim oddawali swoje życie. Robili to z radością, ale kilku uciekło i poddało się i zrezygnowało. A ktoś tam z góry, może jakiś anioł, który to opisywał, tak płakał. Mówi, wytrwaj, jeszcze chwilę, wytrwaj. Milimetry ci brakują do zwycięstwa. Wytrwaj jeszcze tą jedną chwilę. I wiecie, my tego musimy się uczyć. Kiedy ci się już wydaje, że nie zrobisz ani kroku, to jest tam ktoś w niebie, kto pisze twój wiersz i mówi, wytrwaj, jeszcze te kilka kroków, zrób to. Wytęż swoje siły. Tak jak sportowcy, ile razy Biblia mówi, uczcie się od sportowców. Jemu się już wydaje, że już dawno temu ducha wyzioną, ale w tych ostatnich sekundach, jak gdyby nowe życie w nim się, ta myśl o podium, ta myśl o nagrodzie powoduje, że jakieś nowe siły nie wiadomo skąd wstępują w tego człowieka i on rusza, jakby dopiero zaczął i staje na podium. I co mówi apostoł Paweł do nas? No tak, biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. Nie myślcie o tym, że jeżeli teraz się nie napijesz, to umrzesz. Nie umrzesz i żaden z nich nie umarł. I ta woda była gorzka dla nich, dlatego że oni już na zapas szemrali. Oni już na zapas nie byli wdzięczni. Ale gdyby odrobinę dłużej wytrwali, gdyby słuchali tych aniołów, które tam pisały wiersze na ich temat. Zrobiliby te kilka kroków i doszliby do Elim. No i oni już myśleli, że to jest ziemia obiecana. Ale wiecie, Elim to nie jest ziemia obiecana. Tak, tam jest tyle wody. Tak, tam są przepiękne palmy. To jest... Ja przez długie lata marzyłem o tym, żeby raz w życiu na własne oczy zobaczyć prawdziwe palmy. I oni dotarli do takiego miejsca. Tam była woda, tam były palmy. I oni powiedzieli tak, Panie Jezu, uczyńmy sobie 3 namioty dla Ciebie, dla Mojżesza, jeszcze tam może dla Arona i my już tu zostajemy. To już jest dla nas jak góra przemienienia w Nowym Testamencie. A Pan Jezu mówi, ale to nie jest ziemia obiecana. Wiecie, my przeżywamy takie chwile i dzięki Bogu za Elim. Ja bardzo dziękuję Bogu za tamto Elim i ja dziękuję Bogu za każde Elim w naszym życiu. Czyli za to miejsce, w którym możesz stanąć, możesz się cieszyć tym, że ktoś się nawrócił, tym, że ktoś się ochrzcił, tym, że mamy nabożeństwo, kiedy wielu nie ma, że możemy się cieszyć, kiedy wielu się smuci, że możemy mieć nadzieję, kiedy wielu nie ma nadziei. Dzięki Bogu za każde Elim w naszym życiu. Ale wiesz, w Elim nie możesz zostać. Elim to jest tylko przystanek na drodze do ziemi obiecanej. Ja wierzę, że oni niejedno takie Elim jeszcze po drodze przeżyli. Ale to, co chcę powiedzieć, znowu nie chcę nikogo zasmucić, zniechęcić, straszyć. Wiesz, jeżeli powiesz kierowcy, no jak tam pojedziesz, uważaj, tam jest fotoradar. To co, go straszysz? Czy chcesz zadbać o to, żeby niepotrzebnie pieniędzy nie stracił albo się nie zabił na jakimś niebezpiecznym zakręcie? I my się ostrzegamy, my się nie straszymy. My się ostrzegamy i musimy sobie uczciwie to powiedzieć, że po Elim następuje wiele trudnych rzeczy. Były kolejne dni, kiedy brakowało wody. Były kolejne dni, kiedy brakowało jedzenia i były kolejne dni, w których oni nie nauczyli się tego samego, żeby dzisiaj rano, kiedy chce nam się pić, a nie ma co pić, albo żeby dzisiaj rano, kiedy chce nam się jeść, a nie ma co jeść, żeby wstać i powiedzieć, bracia, siostry, spotkajmy się, może zróbmy 3-dniowy chrzest, albo może zróbmy takie szczególne nabożeństwo, na boisko, wyjdźmy wszyscy, podnieśmy ręce, powiedzmy, Boże Abrahama, Jakuba i Izaka, myśmy już tyle doświadczyli, myśmy nawet już własne Elim przeszli. Ale dzisiaj nie ma znowu wody.
A Biblia mówi, że ty jesteś wodą życia. Biblia mówi, że ty jesteś chlebem żywota. Możesz nas nakarmić. I co jest napisane? Co to była? Kto to był tą skałą, która mi towarzyszyła? No Pan Jezus. Biblia mówi, on nie jest daleko od każdego z nas. Ale musisz mu zaufać. Zanim zaczniesz szemrać, zanim zaczniesz krytykować, wstań, podnieś ręce, pomódl się. Powiedz, Panie Jezu, tyle razy już nam pokazałeś, tyle razy nam udowodniłeś, że nie ma rzeczy niemożliwych dla Ciebie. Morze Czerwone się rozstąpiło, za chwilę Jordan się rozstąpi. Woda ze skały tresnęła. Przyszły rzeczy, których nie znaliśmy nigdy. Nigdy żaden naród na świecie, ani Izrael wcześniej i później, nie doświadczył manny. Manna to jakieś nieprawdopodobieństwo, które spadało każdego dnia z nieba. Oni nie musieli na to ciężko pracować. Nie potrzebowali pieniędzy. Po prostu tak łaska Boża leciała z nieba, leciała z nieba. Możecie sobie to wyobrazić? Chciałoby się powiedzieć, żyć i nie umierać. A co oni powiedzieli? Już nam obrzydła ta manna. Znowu manna, znowu manna. Znowu manna. Niewdzięczność. Ślepota, głuchota, nie wiem co jeszcze. Wiecie, problem w tym, że bo Pan Bóg jest łaskawy, Pan Bóg jest cierpliwy. Jak narzekali na mannę, to wiecie co im dał? Mięsko spadło z nieba. Znowu nie musieli płacić, nie musieli do sklepu chodzić. Takie w 100% ekologiczne, żadną chemią nie zanieczyszczone, z żadnej farmy. Samo najlepsze mięsko z nieba spadło. I dalej byli niezadowoleni i ciągle niezadowoleni. Ale były też inne problemy. Był czas, kiedy Pan Bóg powiedział, czas nadać jakieś ramy waszemu życiu, waszej wierze. Niech przyjdzie do mnie Mojżesz na kilka dni. Ja z nim porozmawiam i przekażę wam przykazania, według których macie żyć. I jeżeli będziecie żyć według tych przykazań, będziecie ze wszechmiar błogosławieni. Jeżeli nie będziecie ich przestrzegać, nie będziecie błogosławieni. Wasze życie będzie się sypać, będziecie mieli problemy, ale macie szansę. Mojżesz poszedł do góry. I aż trudno w to uwierzyć. Oni sobie zrobili złotego cielca. I zaśpiewali temu cielcowi. Oto twoi bogowie Izraelu, którzy cię wyprowadzili z Egiptu. Czy można aż tak? Czy można być aż tak ślepym, aż tak głuchym? Wiecie, kiedy patrzę na dzisiejszy błądzący Kościół na świecie, to myślę, że można być aż tak ślepym i aż tak głuchy. I to, w co ludzie wierzą, to, za czym dzisiaj ludzie wchodzą w kościele, jak pierwszy raz ktoś mi pokazał jakieś dziwactwa z kościoła, to ja uważałem, że to jest preparowane. Ja mówię, no przecież nikt przy zdrowych zmysłach w to nie wierzy, a wierzący 1000 razy w to nie wierzy. A potem się okazało, że to jest prawda, że wierzący ludzie mogą tak daleko odejść od Boga i od Jego nauki, jak ci Izraelici, którzy o tym cielcu złotym wołali, oto twoi bogowie Izraelu. I były kolejne problemy. I takie problemy też się pojawiły w naszym życiu. I to nie zdarzyło się raz. Myślę tutaj o Korachu, o człowieku, który się pojawił. Dziwię się, że w takim momencie się pojawił, bo Korach to jest gdzieś 16 rozdział chyba, 4 Mojżeszowej, a 12 rozdział 4 Mojżeszowej to jest bunt Arona i Miriam przeciwko Mojżeszowi. I sobie myślę, na oczach
Całego Izraela Bóg osądził Arona i Miriam za to, co zrobili. I 4 rozdziały dalej. Korach jakby nic się nie wydarzyło, jakby niczego nie wiedział, nie słyszał. Buntuje się przeciwko Mojżeszowi. Właśnie zadziwia mnie, że w tej naszej pielgrzymce do nieba ludzie ciągle buntują się przeciwko ludziom. Ludzie mają ciągle żal do innych ludzi. Dlaczego ludzie nie uczą się tego, czy nie potrafią się nauczyć, że przecież to jest Boże Królestwo. Tu Pan Bóg rządzi. To są Jego zasady. To są Jego przykazania. Jeżeli my mówimy nie kradnij, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie opuszczaj społecznych zgromadzeń i tysiąc innych rzeczy, to czy ktoś z nas to wymyślił? Czy to wina kaznodziejów, że takie rzeczy są napisane w Biblii? Nie, to Pan Bóg wymyślił. To Pan Bóg zna najlepszą drogę z Egiptu do nieba. I jeżeli będziemy żyć, On to obiecał, że jeżeli my według tych Jego zasad pójdziemy, to na pewno tam dojdziemy. Ale jeżeli będziemy chodzić własnymi drogami, jeżeli będziemy się buntować i narzekać, jeżeli będziemy narzekać na wodę i jej brak, na mannę i jej brak, na przepiórki i jej brak i na wszystkie inne rzeczy, to nikt z tych szemrzących ludzi nie wszedł do ziemi obiecanej, bo Pan Bóg to powiedział. Nikt z tych mężów nie wejdzie do ziemi obiecanej. Tak Bóg powiedział. A my chcemy wejść do tej ziemi. Dlatego musimy mieć oczy otwarte. Dlatego musimy znać Biblię lepiej niż własną kieszeń. Dlatego musimy słuchać Ducha Świętego każdego dnia, żebyśmy nie zbłądzili. Dlatego kiedy budzisz się i zaczynasz się modlić, to pomódl się tak. Panie Jezu, jak mam żyć, żebyś sobie upodobał moje życie? Bo tam jest napisane, większości z nich nie upodobał sobie Bóg, dlatego nie weszli. I dlatego jest ważne, żeby twoje życie i moje życie, żeby Pan Bóg sobie upodobał, żeby ono było podobające się Jemu, a nie mi, nie komuś, nie sąsiadowi, nie nawet siostrze ze zboru. To dobrze, jak moje życie podoba się siostrze ze zboru, ale ono najpierw musi się podobać Bogu. I wtedy, kiedy będzie się podobać Bogu, to też wierzę, że każdemu świętemu człowiekowi w Kościele też będzie się podobać. A każdemu świętemu w Kościele nie będzie się podobać, bo w Kościele oprócz wiernych Bożych dzieci też są buntownicy i to Korach jest dla nas takim ostrzeżeniem. I wiecie, to co mnie zadziwia w tej historii Koracha, on zebrał lud i powiedział, może powinniśmy to przeczytać. To jest 4 Mojżeszowa, rozdział 16. I od 2 wiersza jest napisane tak. Zbuntowali się przeciwko Mojżeszowi, a wraz z nim, uwaga, 250 mężów, książąt zboru. Czyli takich, którzy powinni wiedzieć, rozumieć, kochać, troszczyć się. Czyli to nie byli ci gdzieś tam, co szli na samym końcu i niczego nie rozumieli. Książąt zboru, powołanych na uroczyste zgromadzenia mężów znakomitych, połączyli się, aby wystąpić przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. Rzekli do nich, dość tego. Cały bowiem zbór, wszyscy w nim są święci, a Pan jest wśród nich. Dlaczego więc wynosicie się ponad zgromadzenie pańskie? I teraz jak reaguje Izrael? Mówią, Korach, co ty pleciesz za głupoty? Przecież oni ponad nikogo się nie wynoszą. Korach, czy ty nie widzisz tego, że 4 rozdziały wcześniej Bóg Wszechmogący powiedział, że nie ma drugiego takiego człowieka na ziemi jak Mojżesz? Jak możesz go oskarżać, że on realizuje swoje widzimisię, że on jest pyszny, że on chodzi swoimi drogami? Jak mogliście tak pomyśleć? Reaguje tak Izrael? Nie. Oni nagle wierzą w to, że to
Korach jest ich nowym przywódcą, że on się o nich troszczy. No tym bardziej wiedzą, że to książęta narodu, że to ludzie znamienici, tacy szczególni. Nie stanęli przeciwko nim. Ale tak jak w przypadku Miriam i Arona, a w tym przypadku jeszcze bardziej, Pan Bóg staje przeciwko tym ludziom. Takie historie dzieją się w Kościele. Czemu ja dzisiaj o tym mówię? No przecież taka uroczystość dzisiaj, takie święto. No właśnie jest takie święto i dlatego musimy sobie powiedzieć, że nie weszliśmy na łatwą drogę. Że to, że pokonaliśmy wielu wrogów, a tam jeszcze po drodze są amonici, mnóstwo innych zagrożeń, które na nich czeka i czyha. To w naszym życiu będzie podobnie. I musimy znać Pana. Musimy dokonywać dobrych wyborów. Musimy nie być ślepi. Musimy wiedzieć, że tym, kto prowadzi ten naród, to jest Bóg Wszechmogący, a Mojżesz to najbardziej pokorny Boży sługa, jaki chodził kiedykolwiek po ziemi. I że po każde słowo, po każde przykazanie, po każde światło i kierunek dla ich drogi i życia, Mojżesz wychodzi na górę do Pana. Pan mu mówi, a on tylko to realizuje. Pan Bóg mówi do niego, pamiętaj, bacz, zwracaj pilną uwagę, żeby robić to wszystko, co widziałeś i słyszałeś u mnie u góry. I Mojżesz to robi? A ludzie mówią, że on niszczy lud, męczy lud, źle prowadzi lud. Koniec rządów Mojżesza w tym kraju. Ale dzięki łasce Bożej Pan Bóg po raz kolejny na to nie pozwolił. Wiecie, mówię o tej historii, bo jeszcze bardziej niż to, zdziwiło mnie to, co dzieje się następnego dnia. Nazajutrz. Wiecie, co to jest nazajutrz? 17 rozdział, 6 wiersz. Nazajutrz. Czyli nie za 3 miesiące, nie za 3 lata, nie za 30 lat. Nazajutrz, po tym, co się wydarzyło z Korachem. A co się wydarzyło z Korachem? No to, że Pan Bóg Koracha, tych 250 i całej ich rodziny osądził w tak nieprawdopodobny sposób, że ziemia się otworzyła, spadł ogień z nieba i zostały po nich tylko zgliszcze. I ludzie powinni być ostrzeżeni tym, co się wydarzyło na wiele długich lat. A nazajutrz znowu cały zbór synów izraelskich szemrał przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi, mówiąc: wyście spowodowali śmierć ludu Pana, czyli tych wszystkich buntowników, którzy za Korachem poszli. Możecie to zrozumieć? Nie da się tego zrozumieć. To jest absolutnie irracjonalne, co oni robią. I to już następnego dnia, bo gdyby to jeszcze Mojżesz powiedział, trzeba pozabijać tych ludzi i ludzie by ich pozabijali, to jeszcze ktoś by mógł pomyśleć, że to była inicjatywa Mojżesza. Ale jeżeli ziemia się rozwarła, jeżeli ogień spadł z nieba i to wszystko stało się bez udziału ludzkiej ręki, to wszyscy powinni wiedzieć i na długo pamiętać, że to przyszedł Boży sąd na tych ludzi. A oni następnego dnia, zamiast trzymać się od buntowników z daleka, oni po raz kolejny stają przeciwko Mojżeszowi i oskarżają Mojżesza o to, że tylu ludzi niepotrzebnie zginęło. Bracia i siostry, to czym kończymy, to myśl o tym, nie usiłujmy zrozumieć wszystkiego, co w Kościele się dzieje i co robią ludzie, i co robią ludzie, którzy są daleko od Boga. Żyjmy swoim czystym, bogobojnym, świętym życiem. Jeżeli będziecie żyć jak Mojżesz, to wam obiecuję, że będziecie mieli problemy, bo nikt was nie zrozumie tak, jak nikt nie rozumiał Mojżesza. Wiele osądów spadło pod jego adresem, a on tylko Bożą wolę realizował przez całe swoje życie. I to Bóg o nim powiedział, że nie było drugiego takiego człowieka w dziejach ludzkości, z którym Bóg rozmawiałby tak bezpośrednio i twarzą w twarz, jak rozmawiał z Mojżeszem. A ludzie nie rozumieli Mojżesza, nie szanowali Mojżesza,
osądzali Mojżesza. I to nas uczy tego, że w naszym życiu wydarzy się wiele rzeczy niezrozumiałych, wiele rzeczy dziwnych. Pojawią się buntownicy, pojawią się ludzie, którzy szemrzą, pojawią się ludzie, którzy będą chcieli nas do innego Chrystusa zaprosić. Mnóstwo rzeczy się pojawi jeszcze w naszym życiu, też w życiu Weroniki. I nie straszę cię, ale chcę ci powiedzieć, Weronika, że kiedy przyjdą trudne rzeczy, kiedy pojawią się rzeczy, których nie będziesz rozumiała, masz swoje bliskie, najbliższe przyjaciółki, zadzwoń do nich, powiedz, co się dzieje, zapytaj, czy to może być droga od Pana, dlatego że pobłądzić jest bardzo łatwo, ale potem odnaleźć drogę niekoniecznie tak łatwo. A ta droga nie jest łatwa, bo przecież my wiemy, już sobie to powiedzieliśmy dzisiaj, że diabeł przyszedł, żeby kraść, zabijać i zatracać. I on użyje wszystkiego i wszystkich, żeby nam nie było łatwo na tej drodze. Ale chcę powiedzieć, że tą drogę warto przejść. Chcę powiedzieć, że warto dojść do końca. Że ten rozdział, od którego zaczęliśmy, który mówi nam o pięknie ziemi obiecanej, to było dla nich naprawdę coś, czego oni jako niewolnicy nie byli sobie w stanie nawet wyobrazić. Ale my też idziemy do miejsca, którego nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Do nieba. Do miejsca, czego ucho nie słyszało, oko nie widziało i na rozum ludzki nie wstąpiło, a Bóg przygotował to dla swoich. Ja chcę, żebyśmy tam doszli i życzę nam wszystkim, żebyśmy tam doszli. I dlatego nie patrzmy na przeszkody, nie zatrzymujmy się przy kolejnych elimach w naszym życiu i nie próbujmy narzekać wtedy, kiedy chwilę będzie nam się wydawało, że nie ma wody, albo nie ma mięsa, albo nie ma... Te rzeczy przyjdą. My przez te wszystkie rzeczy musimy przejść i ten rozdział 8, który czytaliśmy, to Pan Bóg wyraźnie powiedział, dawałem wam trudne rzeczy i dawałem wam błogosławione rzeczy, żebyście poznali Pana, żebyście poznali swoje serca, żeby was serce nie zwodziło, bo najbardziej zwodnicze ze wszystkiego jest serce człowieka, tak nas uczy tego Pismo Święte. I ja wierzę, że to dzisiejsze słowo będzie dla nas z jednej strony ostrzeżeniem i to by było dobrze, ale też z drugiej strony zaproszeniem i zachętą do tego, żeby wiernie przejść przez całe nasze życie i dojść do domu Ojca. I niech Pan Bóg nam w tym wszystkim dopomoże. Amen.